Witam Was wszystkich. Od razu powiem, że jest to jeden z najważniejszych filmów, jaki zrobiłem, więc proszę Was, byście tym razem go udostępniali, by dotarł do jak największej ilości ludzi, bo od tego zależy przyszłość naszego kraju i nas wszystkich. Do rzeczy. Włączyłem sobie wczoraj w Realu24 tytuł programu Komu zależy na zniszczeniu kopalni Krupiński, co dalej z węglem naszym czarnym złotem. I w czasie tego programu aż się zagotowałem. W programie uczestniczyło dwóch panów ekspertów, którzy przez dwie godziny opowiadali o co chodzi z polskim górnictwie. Oczywiście zapraszam wszystkich do obejrzenia tego dwugodzinnego wykładu. Jednak wiem, że nie wszyscy mają tyle czasu, a sprawa jest bardzo ważna i poważna, więc postanowiłem zrobić o tym krótki film, tak żeby dotarł do jak największej ilości ludzi. O co chodzi? O pieniądze, o niewyobrażalne pieniądze. Zacznijmy od początku. Jak wiecie, Polska ma gigantyczne złoża węgla. Jednak od początku lat 90. wydobycie węgla w Polsce spada podczas gdy na całym świecie rośnie wydobycie i zapotrzebowanie na węgiel. I przez kolejne lata będzie rosnąć. W planach jest budowa setek nowych elektrowni węglowych na całym świecie. Nawet u naszych wspaniałych, ekologicznych, zachodnich sąsiadów, którzy już trują dwa razy bardziej niż Polska, to budują i planują zbudować jeszcze ponad 20 nowych elektrowni węglowych, bo po tragedii w Fukushimie do 2022 roku chcą całkowicie zrezygnować z elektrowni atomowych, a nam wmawiają, że węgiel nie ma przyszłości. Jak myślicie, co robiły poprzednie rządy? Celowo próbowali zrobić wszystko, żeby sprawić, by nie opłacało się wydobywać polskiego węgla. Poprzednie rządy nie działały w interesie Polski, tylko w interesie Niemiec i Rosji. Tak jak zniszczyli nasze stocznie, mówiąc, że to się nie opłaca które teraz zostały reaktywowane i mają się bardzo dobrze budują okręty i dają zatrudnienie tak jak poprzedni rząd chciał zniszczyć lot, doprowadzić go do bankructwa i sprzedać za grosze Lufthansie. Za czasów Tuska przynosił 300 milionów strat, a teraz nagle przynosi 300 milionów zysku i staje się głównym przewoźnikiem dla mniejszych okolicznych krajów. Tak jak rozmontowali i posprzedawali cukrownie i połowę przemysłu, tak też od początku robili z naszymi kopalniami. Bolki, kwachy, komory, Tuski i inni zdrajcy robili wszystko, by tylko zamykać kopalnie i wykazać, że przynoszą straty. A jako odpowiedzialnych za to wskazywali ciężko pracujących górników i ich trzynastą pensję, starając się nastawić przeciwko nim opinię publiczną. A gdy ci protestowali przeciwko zamykaniu kopań, ci kazali do nich strzelać, podtrzymując tradycję swoich komunistycznych poprzedników. Rządzący trzecią RP, ci zdrajcy, nawet gdyby odkryli w Polsce ropę na małej głębokości, to powiedzieliby, że się nie opłaca wydobywać i sprzedaliby złoża Niemcom. Przecież u nas dochodzi do totalnej patologii. My importujemy węgiel z Rosji. To tak, jakby Arabia Saudyjska importowała ropę. To jak przywozić piasek na pustynię albo sprzedawać lud Eskimoso. To jest niedopuszczalne i my się dziwimy, że nie jesteśmy bogatym krajem. Jak kupujemy węgiel mając największe złoża w Europie? Omówmy sytuację na podstawie kopalni Krupiński. Jako źródło podaje ten dwugodzinny program, o którym mówiłem na początku. A więc z kopalni Krupiński robiono wszystko, by nie opłacało się wydobywać tam węgla i zamknąć tą kopalnię. Wydobywano złoża, w których było mało węgla, a dużo skał, zostawiając wszystko co najlepsze, w szczególności najbardziej wartościowy węgiel niezbędny w przemyśle chemicznym. Doświadczonych pracowników wysyłano na płatne urlopy, a zatrudniano nowych, nie mających żadnego doświadczenia, wszystko by zawyżyć koszty wydobycia. Byle tylko się okazało, że kopalnia przynosi straty, by ją zamknąć. I komu sprzedać? Zgadnijcie. Oczywiście Niemcom. Ponoć jeszcze przeprowadzano tam inwestycje, wiedząc, że już nie będą wydobywać, żeby Niemcom się łatwiej wyciągało to co najlepsze. Nie dziwne więc, że Niemcy są bardzo chętni kupić tą kopalnię. Pewnie za grosze, by wydobywać miliony ton naszego węgla. My nie potrzebujemy komisji śledczej w sprawie Ambergold. Tam wystarczy po prostu Tuska i syna zamknąć do więzienia. My potrzebujemy komisji śledczej, która wyjaśni wszystko, co działo się z naszymi kopalniami od początku lat 90. do teraz. Nasz węgiel to nasza własność, własność wszystkich Polaków i chcemy wiedzieć, dlaczego kopalnie, które powinny przynosić gigantyczne zyski, przez tyle lat przynosiły nam straty. Zwłaszcza, że zapotrzebowanie na węgiel cały czas rosło. Potrzebna jest komisja, która zbada, kto był za to odpowiedzialny, bo po wolności chodzą zapewne setki ludzi, którzy powinni siedzieć za przestępstwa gospodarcze na gigantyczną skalę. To są przestępstwa przeciwko narodowi polskiemu. Tych ludzi trzeba ukarać. Oczywiście w tym roku Jastrzemska Spółka Węglowa w niewyjaśniony sposób zaczęła przynosić zyski, podczas gdy wcześniej, jak wszystko za platformy, przynosiła dziesiątki milionów strat. Oto reakcja giełdy na opublikowanie wyników za pierwszy kwartał 2017, który wykazał zyski. Cena węgla i zapotrzebowanie na ten surowiec rośnie, a my mamy pod ziemią nie miliony, nie miliardy, a dziesiątki bilionów złotych. Francja wybudowała tysiące wiatraków, niszcząc kompletnie krajobraz często nadmorskich i zabytkowych miejsc. Francuzi dodatkowo płacą więcej za prąd, by sponsorować ten proceder. I co? Ile elektrowni węglowych dzięki temu zamknęli? Zgadnijcie: zero. Bo wiatr nie wieje cały czas, a przemysł musi pracować bez przerwy. Niemcy budują kolejne elektrownie. Ukraina potrzebuje węgla. Chiny mają wybudować u siebie i na całym świecie setki nowych elektrowni węglowych. Odchodzenie od węgla to mrzonki, by zrobić nam wodę z mózgu. To wmawianie nam, jakimi jesteśmy trucicielami, podczas gdy Niemcy trują dwa razy mocniej, a zapowiada się, że będą trucić trzy razy mocniej. To wszystko po to, żeby osłabić naszą gospodarkę i przejąć nasz węgiel. I nasze biliony złotych, euro, dolarów, czego tam chcecie w węglu. My musimy inwestować w ten sektor, sprawić, by węgiel tanio płynął Wisłą do Gdańska. Trzeba zwiększyć wydobycie i zakazać importu węgla, bo to jest chore. A teraz najlepsze. Bo właśnie wchodzą na świecie nowe technologie polegające na tak zwanym podziemnym zgazowaniu węgla. Jest to metoda wydobycia wielokrotnie tańsza i efektywniejsza, dzięki której nasze i tak gigantyczne zasoby węgla. Określanego jako opłacalny do wydobycia zwiększą się dziesięciokrotnie i będzie możliwe wydobycie na ogromnych głębokościach, jak i wydobywanie węgla ze skał, których stanowi tylko 10%. Dlatego, że nie trzeba będzie ani węgla, ani tych 90% skał wydobywać na powierzchnię, ponieważ rurami będzie wydostawał się sam gaz. Dodatkowo pozyskany gaz będzie dwa razy efektywniejszy podczas spalania niż węgiel czyli tona tego skroplonego gazu da dwa razy więcej energii niż tona węgla, co obniży dodatkowo koszty transportu. Da się go też przerobić na paliwo płynne. To oznacza dla Polski, że będziemy praktycznie samowystarczalni energetycznie i Gazprom będzie mógł nas pocałować w dupę. Tak jak Pawlak pocałował w dupę Gazprom podpisując dla nas kontrakt na najwyższą cenę gazu w Europie. Jeśli te technologie zostaną wprowadzone, Polska stanie się największym w Unii eksporterem energii, a Górny Śląsk centrum finansowym kraju. A nie tak jak teraz, że importujemy energię, bo to jest też chore i niedopuszczalne. Ruskie gazociągi przechodzące przez Polskę będzie można pociąć i zawieźć na złom. Albo jak będą chcieli, to niech nam płacą grube miliony za tranzyt przez kraj. Możemy stać się Arabią Saudyjską, ale Arabią Saudyjską z rolnictwem i przemysłem. Jednym z najbogatszych krajów w Europie. Nasze gazociągi oplotą Europę, a w Świnoujściu tankowce nie będą wyładowywać gazu, tylko ładować gaz na pokład. Ta technologia zmieni wszystko w tym kraju, zmieni układ sił w Europie na naszą korzyść. Można będzie poprowadzić rurociągi do wszystkich krajów Trójmorza i zaoferować tańszy gaz przyjaznym nam krajom, tak by ich gospodarki mogły się rozwijać i by nie musiały polegać na rosyjskim gazie. Będzie można prowadzić skuteczniejszą politykę zagraniczną, sprawić by państwa Trójmorza miały interes w jednoczeniu się wokół Polski. A jak jakiś rurociąg poprowadzimy na zachód, to i Niemcy będą dla nas milsi. Będzie można poprowadzić rurociągi do naszych największych miast, by dać ludziom tanie ogrzewanie i wreszcie zlikwidować problem smogu. Pewnie słyszeliście o tych wszystkich przepowiedniach o potężnej Polsce, ojca Klimuszko i inne. Brakowało mi w nich jednego ważnego elementu. Skąd weźmiemy pieniądze, by stać się europejskim mocarstwem? Ale teraz już wiem i te przepowiednie właśnie nabrały dla mnie sensu. Technologia podziemnego zgazowania węgla to nasza przyszłość. To bogata i potężna Polska. Już za kilka lat od początku wydobycia tym sposobem to będzie nasze wyjście z Unii Europejskiej. Ta technologia da nam położenie podobne do Norwegii, czyli po prostu nie będzie nam się opłacało być w Unii Europejskiej i do niej dopłacać. To co od nich dostajemy, nawet licząc optymistycznie, to będą jakieś grosiki przy tych bilionach, które mamy pod ziemią. Tylko jest jeden warunek. Nie możemy sprzedać naszych złóż Niemcom. Mieszkańcy Górnego Śląska, nie pozwólcie na to, bo Niemcy chcą ukraść przyszłość waszą i dobrobyt waszych dzieci. Rządzie PiS, przyjrzyj się sprawie. Bo już są na świecie kraje, które to robią. Może pan Jarosław ma za dużo na głowie i nie wie, że wchodzi taka technologia. Jak tak, to niech ktoś mu powie i trzeba zacząć coś z tym robić. Może najpierw kupić technologię od Amerykanów lub zacząć własne badania. Tyle mówicie o innowacyjnej gospodarce, a nic się nie dzieje w innowacyjności w górnictwie. Tu już powinna być budowana pierwsza instalacja gazowania węgla i gaz powinien zasilać w najbliższych latach miasta Górnego Śląska, w których teraz zimą nie da się oddychać i pierwszy rurociąg do Krakowa z tego samego powodu, a potem do Wrocławia, bo też blisko. Powinno się już coś zacząć dziać w tej dziedzinie, a nie byśmy zostawali z tyłu i może inne firmy wejdą tutaj z tą technologią i będą nam sprzedawać gaz z naszego własnego węgla. Wszystko co tu powiedziałem to prawda, kto chce wiedzieć więcej niech obejrzy program Marcina, tytuł macie wyświetlony. Tam eksperci dokładnie tłumaczą, jak zakłamywane były zyski kopalni, jak Niemcy chcą przejąć najlepsze złoża i na czym polega technologia podziemnego zgazowania węgla i jakie da nam zyski. W sumie jak ktoś ma pieniądze na inwestycje to być może opłaca się kupować teraz akcje spółek węglowych, bo jak Chińczycy i Niemcy skończą budować te wszystkie elektrownie i jak zostanie wprowadzona technologia gazowania węgla, Akcje węgla na pewno pójdą w górę, zwłaszcza że nasze złoża są ogromne i praktycznie w całym środku Europy. Dzięki za uwagę, jak zwykle zapraszam do polubień, subskrypcji, udostępniania, możecie też polubić moją stronę na Facebooku, a jak ktoś ma wolną złotówkę to może wesprzeć mój kanał, bo jak wiecie cały czas wyłączają mi zarabianie, a nawet włączają filmy, że są od 18 lat. Dzięki!